Już po raz szósty prezydent Ełku nagrodził osoby i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniają się do promowania miasta. Dziś odbyła się uroczysta gala rozdania nagród Białej Lilii 2011. Statuetki wręczono w 7 kategoriach. Przyznano również medal zasłużony dla miasta Ełku. Podczas 5 poprzednich edycji otrzymywały go tylko organizacje i instytucje. W tym roku medal otrzymał Wojciech Jasek, prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Ełku. Prezes PWiK został doceniony m.in. za prowadzoną w mieście wartą prawie 115 milionów złotych inwestycję polegającą na budowie i przebudowie prawie 40 km sieci wodno-kanalizacyjnej. Jak powiedział Radio 5 Wojciech Jasak, nagrodę dedykuje wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Było to dla mnie absolutnie zaskoczenie. Szczerze, nie wiedziałem, że taka kategoria będzie dotyczyła mojej osoby. To, że przedsiębiorstwo otrzymuje takie wyróżnienie, to jest rzeczą w zasadzie standardową w przypadku, kiedy wykonuje się coś ponad miarę, jakiś obowiązek służbowy opisany od paragrafu do paragrafu. My robimy coś więcej. Zespół, który udało mi się stworzyć, bo im dedykuję to wyróżnienie, jest tak zgranym zespołem, wyspecjalizowanym w tym, co robimy, że nie możemy wstydzić się swoich rozwiązań, zastosowań innowacyjnych na polu europejskim czy jeszcze dalej. Sportowcem roku 2011 został pływak Maciej Falaciński, wychowanek międzyszkolnego ośrodka sportowego. Nagroda artystyczna powędrowała do Piotra Karpieni, finalisty popularnego programu telewizyjnego Mam Talent. Mecenasem kultury została Halina Orzechowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Orzechowska od lat troszczy się o renowację polskich cmentarzy na Wileńszczyźnie. Od ponad 20 lat organizuje również jarmark Kaziuka. Nikodem Kemicer, kierownik noclegowni Monar Markot, otrzymał statuetkę w kategorii postawa godna naśladowania. Kemicer od kilku lat pomaga osobom bezdomnym i najuboższym. Jak powiedział Radio 5, nagrodę dedykuje zmarłemu 9 lat temu ojcu, który w 2003 roku jako jeden z pierwszych rozpoczął prowadzenie noclegowni w mieście. Każda nagroda jest taka motywująca, że pod każdej nagrodzie dodatkowy power, dodatkowa moc i masa pomysłów po nocy, która przychodzi, nie jest przespana. Jest to noc pełna pomysłów i tego, żeby osoby, które mnie nominowały, osoby, które przyznały mi tę nagrodę, żeby ich nie zawieść przy kolejnych działaniach. Nagroda jest dedykowana mojemu świętej pamięci tacie, który nie ma już go z nami od 9 lat, bo to dla mnie bardzo duża tragedia, którą przeżywam do dzisiaj i każde działanie, które podejmuję, jest, można powiedzieć, mu dedykowane i jest robione właśnie z myślą o nim. Mój tata zaczynał pracę z osobami najuboższymi w 96 roku od wydawania posiłków, od 4 obiadów dziennie, które przychodziły do nas osoby, do naszego mieszkania, razem z nami przy stole zjadały, tak? I później to było coraz więcej. Później nastąpiła śmierć taty i jest teraz to co chwilę obecnie widać. Ambasadorem Ełku został reżyser Janusz Majewski, który kilkadziesiąt lat temu przeniósł się w okolice Ełku. Miejsce akcji jego znanego serialu Siedlisko umieścił właśnie w okolicach miasta. Ełk bywa również bohaterem jego książek. Jak powiedział Radio 5 Janusz Majewski, zawsze wraca tu z wielką radością. Przyjeżdżam zawsze z wielką radością, bo takie dni jak ostatnie dwa, które tu spędziłem, to naprawdę warto cały rok czekać na nie. Za każdym powrotem widzę, jak znowu coś się zmieniło, jak coś pięknego powstało, jakaś nowa ulica, jakieś nowa budowla i to jest budujące bardzo. To rzeczywiście wprawia mnie w dumę. Przedsiębiorcą roku 2011 została firma Luxima, a nagroda specjalna powędrowała do przedsiębiorstwa gospodarki odpadami Ekomazury. Nagrodzone dziś osoby i instytucje z pewnością wniosły wybitny wkład w rozwój miasta, powiedział Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Osoby, które w poprzednich latach zdobywały tylko nominacje albo wyróżnienia, w tym roku zyskały główne nagrody Białej Lilii. To pokazuje też ich rozwój i szczególny wkład w rozwój miasta. Tak było na przykład z Piotrem Karpienią, który kilka lat temu otrzymał wyróżnienie. Tak było z Nikodemem Kamicerem, czy tak było z panią Haliną Orzechowską. Jesteśmy dumni, że możemy wręczać te nagrody, ale jesteśmy też dumni, że możemy spotykać się z całym środowiskiem Ełczan, przedstawicieli różnych grup i społecznych, i przedsiębiorców, i instytucji. Gali rozdania nagród Białej Lilii towarzyszył koncert Piotra Karpieni z zespołem.